Witam Państwa. No po raz kolejny jesteśmy zadowoleni. Wygraliśmy 6 mecz z rzędu. Widać, że drużyna już jest taka dosyć pewna siebie. Nawet jeszcze parę tygodni temu mieliśmy problemy z grą na wyjeździe. Natomiast ostatnie 3 mecze na wyjeździe, 3 zwycięstwa. U siebie też dobrze punktujemy. No też tylko się cieszyć. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, no powiem szczerze, że tak w pierwszej połowie mi mecz się tak za bardzo nie podobał, bo uważam, że gdzieś troszeczkę tych błędów było z naszej strony, natomiast dwie akcje, dwie bramki, 2-0. W momencie, kiedy przyspieszaliśmy, to stwarzaliśmy sytuację. Chociaż przeciwnik też w pierwszej połowie miał bardzo dobrą sytuację, której nie wykorzystał. Tutaj mieliśmy trochę szczęścia. Natomiast w drugiej połowie wydawało się, że bardzo dobrze w tą drugą połowę weszliśmy. Znowu mieliśmy parę takich sytuacji klarownych. No, gdzieś ta bramka trzecia wisiała w powietrzu, natomiast tak się nie stało, a my straciliśmy. I trochę było nerwowości, ale fajnie, że Mike Carwot też wykorzystał rzut wolny bezpośredni. Już dawno nie pamiętam, kiedy z bezpośredniego rzutu wolnego zrobiliśmy bramkę, chyba jedną jedynie w drugiej lidze, teraz jedną, także też no, słowa uznania dla tego zawodnika. No co jeszcze? No myślę, że jakieś kontrole mieliśmy też nad tym spotkaniem już przy wyniku 3-1, ale wiadomo, że jeżeli by tutaj gospodarze szyli jakąś bramkę na 3-2, to mogło się zrobić nerwowo, tak się nie stało i myślę, że zasłużenie ten dzisiejszy mecz wygraliśmy. Chciałem też kibicom podziękować, bo długą podróż odbyli i szacunek dla nich, że też się wybrali tutaj i pomagali nam w dopingu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za opinię, dziękujemy za wypowiedź i prosimy trenera gospodarzy Donata Zwęcewicza. Przede wszystkim chcę pogratulować trenerowi i drużynie Radomiaka wygranej. Co z naszej strony, przegraliśmy lepszej drużynie. Trener wspominał, że pierwsza połowa może no, tak mniej więcej wyrównana, ale dwa błędy to kosztowało nam bramki. Bardzo dużo błędów popełniamy w zwykłych sytuacjach, niewymuszonych sytuacjach, gdzie takie jak podanie, przyjęcie. Młody zespół, brakuje doświadczenia. Wiadomo, że doświadczenia nie kupisz, to potrzebujemy czasu. Jest kilka zawodników kontuzjowanych, też mamy problemy, ale musimy się podnieść i wziąć się do pracy i patrzeć dalej. Tyle z mojej strony. Dziękujemy bardzo za te pomyczowe opinie. Prosimy o pytania. Czy są pytania do trenerów? Władek Grzbojego dnia. Gratuluję trenerze. Dwa pytania. Skąd pomysł na Matiego na prawej obronie? To pierwsze, a drugie? Czy już no, ma? Proszę. Skąd pomysł? W tygodniu odpowiedziałem zawodnikom, że prawdopodobnie na prawej obronie wybiegnie któryś z trójki, Abramowicz, Lewandowski albo Banasiak, natomiast to są wszystko zawodnicy lewonożni i nie chcieliśmy tego robić, żeby gdzieś tych zawodników ograniczać. Powiem, że pomysł powstał praktycznie po rozmowie z drużyną, bo sam się też dosyć długo wahałem, jak ustalić skład na dzisiejszy mecz, czy zmieniać skład z ostatniego wygranego meczu, czy nie, bo paru zawodników nie grało. No i wydaje mi się, że Mateusz sobie poradził, miał trudne zadanie, sobie poradził, natomiast no gdzieś tam no trzeba było się na kogoś zdecydować, no wybrać mniejsze zło i to było takie trochę mniejsze zło. Ja z nim też dosyć długą rozmowę przeprowadziłem, jak się ma zachowywać, co ma robić. No i też szacunek dla takiego zawodnika, no, że on po prostu zagrał na tej pozycji, chociaż to jest zawodnik bardzo ofensywny, poradził sobie z wygranym mecz i myślę, że pozytywnie. Dołożył asystę. Tak, w ostatniej minucie jeszcze dołożył asystę, ale jak już grał nie na prawej obronie, tylko na prawej pomocy. Trenerze, co ze zdrowiem drugiego Mateusza? No jeszcze nie wiemy, wydaje się troszeczkę groźnie, no szkoda, bo zmiana była szykowana wcześniej i w ostatniej chwili właśnie, jak już miał zejść, złapał tą kontuzję i jakby się może troszeczkę wcześniej gdzieś zmienili, to może by nie było, no ale no, jakby ktoś przewidział, to no, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. No zobaczymy, USG będzie jakiś tam rezonans i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej. Bardzo dziękuję. Szymaniaczek, Radom Sport. Trenerze, w poniedziałek dopiero trener startował w pierwszoligowcu, weszło tam, że Leo mógł być troszkę skuteczniejszy, no dzisiaj wreszcie ta setna bramka przyszła. No tak, Leo bardzo dobrze grał w tej pierwszej połowie, no dużo fauli na nim było, piękną bramkę strzelił, tak w cudzysłowie zabawił się z obrońcami, bo przerzucił sobie piłkę bardzo ładnym strzałem.
do karnego. Też się zastanawiałem, kto podejdzie, bo ostatnio Patryk Nikita wykonywał, ale jest wyznaczony Leo, też podszedł, chociaż w tym roku mu się trochę zdarzyło tych karnych nie strzelić, ale wytrzymał presję i z tego się cieszę. W końcówce już gdzieś tam go oszczędzaliśmy też i dlatego szedł. To tak na koniec humorystycznie, Inter przegrał, Porto przegrało, to Radomiak sam dostał jako ten najlepszy zespół. No cieszymy się te statystyki, natomiast ja cały czas powtarzam, zresztą na każdej odprawie zaczynam od tego, że nie patrzymy w tabelę, liczy się najbliższy mecz. I naszym celem w tej chwili jest zdobycie jak największej ilości punktów. Ale tylko czterech brakuje. No czterech do tego, co ja zakładałem, ale jeżeli zdobędziemy te cztery, no to wtedy, tak jak pan mówił, trzeba sobie poprzeczkę postawić wyżej. Natomiast piłka uczy pokory i myślę, że tutaj cały czas trzeba być czujnym, cały czas nie wolno nikogo lekceważyć. I też wiedzieliśmy tu o problemach, jeżeli chodzi o kontuzję i o formę, powiedzmy, przeciwnika. Natomiast nie będzie takiej sytuacji, że kogokolwiek lekceważymy. My musimy patrzeć na siebie i wygrywać po prostu. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze pytanie tutaj do trenera o najbliższą przyszłość Wigier. Co dalej? Skróć. Sezon długi, no to 12 kolejka jeszcze mamy, ale jak mówię, no zespół jest młody i niektórzy w ogóle nie pierwszy sezon, pierwsze miesiące grają pierwszy lidze, no to im też musimy zrozumieć, że im też nie jest łatwo. Wiadomo, no tam te pierwsze mecze byli wygrane, teraz mamy troszeczkę gorszy okres, jak mówiłem, kontuzję i Najemskiego, który dużo dawał nam w obronie. Napastnik Żebrowski też kontuzjowany, wczoraj przed meczem Sałczek kontuzjowany, także tych kontuzji troszeczkę jest. No i wiadomo, nie możemy się podać, nie, i czekać na taką sytuację jak ostatnim roku. Nie? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie.